Cześć, Maneczko, jestem Śmietix, a to jest nowa seria z nowej gry na konsolkę 3DS-a. Jest to Pokémon Moon. Jakby ktoś nie pytał. Na początku, oj, słaby obraz w naszym czymś desie, ale już jednak jest lepsza ostrość. No dobra, życzę nam dobrego popołudnia. Mówi, że musimy się przenieść do Alola, jakiegoś regionu, w którym są podobno superpuksy. No i dobra, zaczynamy przygodę. Może mieszkają w różnych drzewach, trawach i wodach. To, że to jest orokrów. No dobra, to już wiemy. I coś tam wspomina o to, że musimy mu przesłać zdjęcie do paszportu i tu będziemy musieli wybrać postać, jaką chcemy. Ta jest spoko i ta jest spoko. Ludzie zazwyczaj faceci nie są spoko. Bo zawsze wybieram, nie wiem dlaczego. To chyba od trzeciej generacji, z tego co pamiętam, ale wezmę tą, bo... No dobra, tą i tyle. Nie będę przedłużał dłużej. Musimy się nazwać. Więc teraz i naszym imieniu jest takie coś. I ja tu zrobię to analogowo, tak jak kiedyś się robiło. Nie będę się imieniem nazywał. Jesteśmy. O, i teraz lepiej. Dobra, lecimy. Sprawdzę z mailitery, ale to nic. Już wiemy. Pioruny. I coś tam z naszym kuzynem, a ja mu nie wierzę, to jest po prostu pedofil i tyle. Dobra, nie będę się wyrażał tak, bo nie znam widzów. Mogą być nowi. I muszę, bo jakąś przesyłkę mam. A tu, co tu się dzieje? Co tu może być? O, tu już łapię gorszy obraz. Co to jest? I kto to? Co to za paniulka? No. Widać, że kondycję ma. Tamci też. O nie, it's a trap. Co się stanie? Co się stanie? No dobra, już lubię spoilerować. Na samym wstępie powiem, że ta fajna panienka ma na imię Lili, z tego co wiem. I coś wybucha. Co się dzieje? Czyżby piernęła tak, że wywaliło ją w kosmos? Nie. Po prostu pojawił się napis logo nowej gry. Przez to, iż Pokémon, który był w torbie, piernął. 3 miesiące później. Znowu jakaś krosząca pała. W nocy to tu fajnie wygląda. Słuchaj, że ten ostrość nie łapie dobrej, ale mam nadzieję, że nie jest najgorsza jakoś. Że jakoś popracuję nad tym. Albo po prostu może przesunę. Nie, wtedy jest jeszcze gorsze jakoś. O, jest tu jakaś wesoła pani, którą jest, się okazuje, jest naszą mamą. Coś tam wypleciała. Aloli.
i pyta miała. Kurczę, ta jakość była lepsza na poprzednich filmach, które kręciłem. A czy musi mnie obudzić? No dobra. Już wiem, kogo dorwać. Kogo pierwszego pokonać. Teraz z jego oczu perspektywa. Szkoda, ten fokus teraz tak łapie. Nie wiem, dziwacznie. Aj, coś się. Dobra. Nie najgorzej. O. No, czy się obudzimy? O! Reakcja dobra. Dobra, lecimy, żeby nie marnować czasu. No, teraz to się. Może napisy widać w miarę dobrze. Jaj, ma. O, ktoś puka. Staram się następnym razem w jakiejś lepszej jakości nagrywać, może. Czy to nie jest. Cały czas. Włosy tu mi spadają na ekran. Dobra. Dobra, jesteś kukui. Mówi coś o lagach. Pewnie grał w nockę w CSK. Ale nas to nie obchodzi. Dawaj nam Pokemona. Chociaż wiadomo, że jesteś frajerem. I ci nie stać nawet na Pokebole. Ojej. Dobra, koniec z naszym kuzynem. To kim jest dla nas miał? Ciocio? Nie wiesz. Staram się jak... Ojej, nie w tą stronę jeszcze. Jak najszybciej... Wziąć startera, kurna matka. Przesuń się. Mamy coś w pudełku. I to chyba będą ubranka. Tak jest, ubraneczka. Ach, ta moja ciumdzia. Nie wiem, jak kurna wziąć. Dobra. Ci się zmieją. Zmiała. Albo miał im powiedział żart, bo to wstrętny typ zespołu, który chce nas przejąć dom, zabrać nam wszystkie poksy. Albo po prostu on jest głupi i się śmieje sam z siebie. On myśli, że to lustro, a to miałt. Dobra, gadaj, frajerze. Gdzie są poksy? A. Spierdzielasz. No dobra. Nie pozostaje mi nic innego jak dopaść cię. Nie no, z jakością to postaram się w następnym odcinku. O jeden, znowu. W początku jak grałem. Próbne 10 minut. Też wywaliło mnie to. O, dobra, lepiej, dobra. Leć, kurwa, fajnie. Iki Town, dobra. Riki Tiki. Route 1. Znowu freje zatrzymuje. No dobra, poczekamy. Dawaj, typie. No dobra. Czy jakieś tam rady prosi, że jakieś lepsze ruchy musi, dobra.
To wiemy, kurczę, typie. U, Pikachu. To tu już jest lepszy drop. Dobra, normalnie. Zmęczony jestem tym wszystkim. Dawać mi szybko coś dobrego. Dobra. Mele Mele Island. No to wyspa Mele Mele, na której jesteśmy. O. Coś zauważyłem. Jest to, o, to ta panna Lili, że musi iść do ruin. Dobra, idź, musisz, to musisz. A cię złapię. Dobra, lecimy pod górkę. Tamta to ma kurna obcasa, kurna siłę w nogach, jak ta lana, kurna. Rzucie go pod takimi dwoma typami. Też sama kondycję po górach. Jak nic, pochodzi z Alp. Nie wiem, czy zdążę wszystko, kurczę, zrobić. Mam nadzieję, że szybko będzie leciało na ten odcinek. Chcę się zmieścić w 20 minutach, a... O, to spiroły. No nie, przestraszony jakiś... Pokémon. Dobra, lecimy. Lecimy pomóc tej fajnej dziewczynie, która jest wystraszona. A ja się cieszę i patrzę. Ona taka smutna, a ja nirbi. Ona taka smutna, a ja tu się wkurna szczerze wesoło do niej. No, że spirał ja zaatakowany, dobra. Ja ci gdzieś widzę. Nie jestem ślepy. Dobra, lecimy. Ups, jak to zwykle, to 3 razy sztuka w filmie. No, wiedziałem, że 3 razy. O nie. O nie. Nie, znowu. Znowu pierdnie. A raczej wybuchnie. Ma taką silną moc. Oto co? Turbo Demoman albo Superman? Nie, to John Cena w wersji Pokémon. O, i spojrzał na nas. Dobra, przynajmniej wiemy, że nazwiemy go John Cena, jak go złapiemy. Jest to już, wam powiem, legendarny boks. Piuf. Łap fokus. Może wezmę taki, przybliżę to, złapię fokus. Nie, coś nie chcę łapać fokusu i nie można przeczytać. I'm shoot at that. I'm sorry, Nerby. I'm saving me the last time. I że to się powtórzyło. Piąf. No dobra. O. Teraz to. Zwykle wszystko, kamera się rusza. Z urządzeniami, kurczę.
Lecimy dalej. Coś zaświeciło się. Piu, piu. Please, zapomniał to. A, już myślałem, że to buziaka albo co. No ale dobra. Nie jest taka. Brzmi nic nie mówi o Nibi. Co mnie nerwi, czytałem jak to ma. Dobra, szybko, bo chcę zdążyć i zdobyć startera. A mam już niezbyt dużo pamięci. Są na jakieś 2 minuty nagrania. Szybko, szybko. Lecę ja i Lili. O, śmieci kahuna i moja asystentka też jest. Czyli Lili się okazuje jest asystentką. Prawdopodobnie. No jest asystentką. Miło mi cię poznać. O, idzie ktoś. Jej kahuna idzie tu. To jest najsilniejszy tam w tej wyspie w Aloli. Idzie grubas. To zwykle z brzuchem do przodu i ma japoneczki. Widać, że na chillku. Pewnie szykuje się jakaś ostra zadyma albo coś innego. No coś tam opowiadał, że zapotkowa jest pirołę i coś tam tam. I to pukoko musimy... A, tam. Takie gadanie. Nie chcę tego tłumaczyć od razu. Możecie sobie tłumaczyć to. I teraz nam pokazuje poksy do wyboru. Już na samym początku wiem, jakie wybiorę. I żeby nie pozostawić złudzeń, będzie to jedyny słuszny według mnie do mojego teamu, którego już sobie włożyłem w głowie, ale możecie zawsze coś podpowiadać, imiona itp. A moim partnerem będzie Waterdai Popilio. Papilio, Popilio. Dobra, szybko, musi starczyć. On nawet jak ja go wybrałem, to on musi... Bark. I co? Szybko resztki mam. Wracam po tak jakby cięciu, ponieważ skończyło mi się pamięć w urządzeniu. Więc mam nadzieję, że się nic nie stało, ale Popilio wybrał też i nas, więc to jest zadowalające wręcz. Tylko mniej zadowalające są inne rzeczy. Takie jak... że niedługo odcinek się skończy, ale będzie trwał dłużej niż zaplanowałem. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale zaakceptował nas Popilio i nie będę nadawał mu imienia, ale został dodany do naszej, tak jakby, partii, czyli drużyny. Lily, nice to meet you, Popilio. Piu, piu. Did you get out again? No, musisz być w plecaku zaraz. Czemu, jak to nazwać, torbie. Staliśmy Pokédex. Co jest bardzo miłe ze strony naszego... jakby kuzyna, bo dla mnie, ja nie wierzę w to, po prostu tylko tak oszukuję wszystkich, kontuję jak nie wiadomo kto. Znowu miałem małe cięcie z powodów różnych, nieważnych na razie i liczy się to, że
To będzie nasza ostatnia rzecz, którą na razie zrobimy w tym odcinku, więc zawalczymy z Hał. Po prostu z psem. Bo Hał to robią psy, ale dobra. Na luzie powinniśmy go pokonać. Will battle with me, yeah. I teraz przejdziemy na nasz tryb kadrowy, czyli taki bardziej. Chociaż na razie to tak wystarczy. Później przejdę, tylko pokażę menu główne i nowe animacje w Pokémon Moon, jakim jest w trybie walki. I on ma Litena. Liten jest dobrym Pokémonem na start dla każdego, nieważne jak ten. Sądzę, że to jest bardzo dość dobry Pokémon na początek, ale ja wam pokażę najpierw, jak wyglądają panel sterowania atakami. Tu mamy Water Gun, Pound i Growl. Growl obniża atak o 1 stopień, płci to atak normalnego. I Water Gun, atak wodnego. Dobra, lecimy. Litten jest jednym z najszybszych starterów, ale później jego najwyższa forma jest najwolniejsza z tego, co widziałem. Jest to super efektywne. Popular, what do you do? Znowu Litten skraczuje nas, drapie nas, biedaczek. Ale czy to kocurkowi wystarczy? Nie, padł już. I my zdobywamy 65 expa. Co daje nam już szósty poziom. I dużo statystyk, w tym do ataku. Bardziej zadowoliłby mnie specjalny atak. Dobra, się ciesz, kurna. Nie wiem, kto by się cieszył po przegranej. O, give me look at sparkling sun, you have three. There, nie three. O, jene. Przygląda się. Could it be? Tutu, it's... this cuckoo bridge. Dobra, ważne co i powiem pewnie, da mi to... że... odda nam jutro wieczorkiem, po południu. A nie, nieważne. Po prostu nam odda jutro ten kamień. Keep on. Oh, jest Nilby. Piu! Dobra. To bym na dziś skończył na naszym domku. Jeszcze wchodzimy. Welcome back, Śmieci Pokémon waiting. It's Populio. Mamuniu. No, dlaczego wybrałem? Bo jest cute. No nie cool. No po prostu jest cool, ale powiem ci cute, żebyś była zadowolona. I miał. Co się dzieje? The next day. Tylko tu w słabej jakości. Finally, Applek. Ktoś się dobija do drzwi, ale to już nas obchodzi w kolejnym odcinku z Pokémon Moon. Każda opka motywuje, żeby szybciej tego robić. O godzinę szybciej na pewno. Oplot mam sobie, więc będzie dość późno, więc na razie cześć. Widzimy się w kolejnym odcinku z Pokémon Moon. Do zobaczenia.